Na urządzeniach od firmy Apple mamy już wbudowaną aplikację, której nie trzeba dodatkowo instalować, która służy do słuchania podcastów. W polskojęzycznej wersji pewnie nazywa się ona Podcasty, tak jak tutaj u mnie właśnie widać, w anglojęzycznej będzie nazywała się Podcasts. Dodam. Y czy też powtórzę, że jest to aplikacja wbudowana, zatem nie trzeba jej w żaden sposób instalować, doinstalowywać. Po prostu znajduje się w czystym systemie. Ma taką fioletową, charakterystyczną ikonkę. Myślę, że łatwo ją znaleźć na początkowym ekranie. Zatem uruchommy sobie aplikację podcasty. I co tutaj mamy? Na pierwszej stronie, na pierwszym ekranie mamy sugerowane następne odcinki do przesłuchania. Ja już mam zasubskrybowanych kilka odcinków, kilka, kilka epizodów, więc tutaj się znajduje na tej liście. Natomiast jeśli jeszcze nic nie macie okazji zasubskrybować, nie mieliście okazji wcześniej zasubskrybować, to z pewnością będą tutaj sugerowane najbardziej popularne audycje podcastowe na świecie. Naszą przygodę z podcastami rozpoczniemy od prawego dolnego rogu, gdzie znajduje się ikona Szukaj. I możemy wpisać nazwę audycji, nazwę podcastu, być może nazwę imię nazwisko podcastera, którego gdzieś tam kojarzymy, aby wyszukać całą audycję. Ja wyszukam sobie. Audycję, porozmawiajmy o IT, czyli mój podcast. No i widać, że na pierwszym miejscu jest ta audycja, właśnie wyszukana w zakładce, czy też w sekcji programy przejdę sobie do mojego podcastu, do mojej audycji i tutaj mamy taki fioletowy, duży, dosyć widoczny przycisk subskrybuj. Subskrypcja umożliwia nam otrzymywanie informacji, kiedy pojawi się nowy odcinek. Więc jest to bardzo wygodny sposób do tego, aby raz zasubskrybowaną audycję słuchać regularnie i każdy nowy odcinek gdzieś tam przesłuchiwać w miarę szybko po tym, kiedy on się pojawi. Natomiast ja sobie zasubskrybuję mój podcast. Dostaje informacja, że udało się zasubskrybować. Poniżej znajdują się wszystkie odcinki mojego podcastu. Trochę już ich jest. Oczywiście w zależności od audycji będzie ich mniej lub więcej. Możemy sobie wyświetlić szczegóły danego odcinka, opis, przejść na stronę, albo za pomocą tej okrągłej ikony z trójkątem po prostu odtworzyć dany, dany odcinek. Jeśli z jakichś względów. Nie chcemy dalej, już subskrybować tej audycji. Możemy sobie tutaj taką ikonkę do góry z trzema kropeczkami kliknąć i jest przycisk Anuluj subskrypcję. Dodatkowo jest tam też opcja ustawienia, zaraz poniżej, i w tych ustawieniach znajdują się dwa przełączniki: informacja o subskrypcji albo wyłączeniu subskrypcji, oraz o tym, czy chcemy dostawać powiadomienie o nowych odcinkach, czy też nie. Poniżej znajdują się jeszcze opcje związane z odcinkami. Możemy te nowe odcinki ściągać sobie na nasz telefon automatycznie, robić to ręcznie, dostawać tylko informacje. A ta możliwość ustawień jest tutaj dosyć, dosyć szeroka. Oprócz wyszukiwania, następną. Z prawej strony ikoną jest biblioteka, i tutaj znajdują się nasze programy, nasze podcasty, które już zasubskrybowaliśmy. Zwłaszcza w sekcji programy możemy sobie je łatwo wyszukać. Są też odcinki, które ewentualnie z tych podcastów właśnie które, pochodzą, które możemy sobie w kolejności przesłuchać. I właśnie najnowsze z kolei nam sortuje według czasu, które odcinki byłyby sugerowane jako kolejne do, do odtworzenia. W sekcji przeglądaj mamy różnego typu rankingi czy też nowości, które są nam sugerowane. Bardzo często, właśnie, z, głównie polskie, ale nie tylko. Jeśli wielu Polaków słucha różnych audycji zagranicznych, to również się one tutaj znajdą. No, jest taka właśnie sekcja tutaj Top Shows. Możemy sobie wyświetlić. Te wszystkie najbardziej popularne podcasty. W prawej górnej, w prawym górnym rogu jest link, wszystkie kategorie i możemy sobie też na przykład wyszukać. Powiedzmy, że interesują nas najpopularniejsze w Polsce podcasty technologiczne, wybierając tylko technologię. No tutaj zobaczymy sobie, które podcasty być może warto słuchać, ponieważ znajdują się w czołówce. To dotyczyło się programów. Jest też sekcja odcinki, gdzie z kolei ten najbardziej, najczęściej słuchane podcinki, odcinki się znajdują. I w ten sposób możemy sobie łatwo wyszukiwać czy też spróbować trafić na audycje, które mogą nas zainteresować. I w tej sekcji, pierwszej, na której, do której trafiliśmy na początku, będziemy mieli właśnie informacje o najnowszych odcinkach o podcastach, które się ostatnio pojawiły, o tym, co ostatnio szukaliśmy, czyli taka sekcja zbiorcza, od której będziemy rozpoczynać.